Ostatnio pewna kobieta zadała mi takie pytanie. To jest pytanie, które słyszałem wiele razy i od kobiet, i od mężczyzn. I od razu mój mózg zaczął produkować taką epicką, głęboką, zniuansowaną, długą odpowiedź. A pytanie jest proste. I brzmi tak. Jeżeli jestem zainteresowana pewnym mężczyzną, podoba mi się bardzo. To czy rzeczywiście powinnam grać specjalnie, tak intencjonalnie, taką niedostępną, żeby uruchomić w nim te pierwotne instynkty, żeby uruchomić w nim tą jaszczurkę tego zwierzaka. Czy pokazać mu po prostu, jak bardzo jestem zainteresowana? Bo czuję, że to mi wyjdzie bardziej naturalnie, i to będzie bardziej naturalne dla mnie. I czy rzeczywiście. Każdego mężczyzny zniechęci takie nadmierne pokazywanie swojego zainteresowania? Czy każdego mężczyzny to zniechęci i odepchnie? Każdego? Odpowiedź, którą przekażę w tym filmie, ujawni bardzo dużo rzeczy ogólnie o życiu. Ujawni w pewnym sensie naturę rzeczywistości. Możliwe, że uświadomisz sobie ważne rzeczy. Dlatego zajmuję się takim tematem, bo odpowiedź jest głęboka. Więc zacznę od takiego płytkiego poziomu. Na takim płytkim poziomie taka bardzo prosta i w sumie oczywista odpowiedź jest taka. Bądź paradoksalna. Nie bój się być paradoksalna. Bądź i to, i to. Paradoksalnie. Mówiłem to wiele razy w wielu filmach w stosunku do różnych tematów. Bądź i to, i to. Czyli pokaż mu, że jesteś zainteresowana, nawet bardzo, jak masz ochotę, przez chwilę, i później się wycofaj, i graj niedostępną. Znowu, pokaż mu, że jesteś zainteresowana, nawet bardzo przez chwilę, i później się wycofaj, i graj niedostępną. To jest taka taktyka. Długoterminowo to nic ci nie zadziała. Długoterminowo. Idźmy trochę głębiej. Zajmijmy się jaszczurką przez chwilę. Zwierzakiem. Każdy człowiek ma ego. Ty masz ego, ja mam ego, wszyscy mamy ego. Każdy człowiek ma zwierzaka wewnątrz siebie jaszczurkę, która chce przetrwać, przeżyć, żyć jak najdłużej, żyć w wygodzie, porównuje się cały czas, chce być lepsza, chce zapewniać swoje potrzeby. Każdy ma to w sobie. I ego nie można usunąć z równania, gdy masz kontakt z ludźmi. Bo jak masz kontakt z ludźmi, to masz kontakt też z ego tych ludzi. Nie możesz usunąć z równania tego ego. Nie możesz zachowywać się tak, jakby człowiek był tylko duszą. Człowiek ma ego też. I będziesz miała kontakt z ego tego człowieka też. Więc bardzo ważne jest część swoich działań skierować w ego człowieka. W jaszczurkę. W zwierzaka. Część swoich działań, nie mówię, żebyś tylko z ego miała związek, ale część swoich działań dobrze jest skierować w ego tego człowieka. Bo jeżeli człowiek na przykład nie zainwestuje w ciebie energii, nie wychyli się do przodu, nie sięgnie do ciebie, nie wyda energii w Twoim kierunku, to ego tego człowieka będzie cię ceniło mniej. Jak podajesz się na tacy i nie stwarzasz sytuacji, gdzie ktoś musi sięgnąć też i postarać się trochę. I ty się po prostu podajesz na tacy, to ego tego człowieka będzie cię ceniło mniej. To jest natura, to jest zwierzę. Nie ma tam, że wytłumaczysz. Po prostu zwierzę tego człowieka będzie cię ceniło mniej. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś ty, jak ci się podoba, jakiś mężczyzna, Stworzyła pewne sytuacje, pewne okoliczności. Czasami może trochę wyreżyserowała. Wiem, to brzmi tak niefajnie, ale natura, materialny świat Nie możemy udawać, że nie ma zwierzaków, że człowiek nie ma ego. Dobrze jest wyreżyserować czasami, w jakimś tam małym stopniu, pewne sytuacje, pewne okoliczności, gdzie człowiek ma okazję. Gdzie umożliwiasz komuś zainwestowanie w ciebie. I to może być to wycofywanie się. Możesz się wycofać, możesz pokazać swoje zainteresowanie i się wycofać, czekać. Aż sięgnie. I czekać, aż sięgnie mocniej, aż sięgnie mocniej, 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 aż wyda trochę energii, żeby zwierzak tego człowieka cenił Cię się trochę bardziej. Jak masz rzeczy łatwo, szybko, dostępne cały czas, to ego twoje ceni je mniej. To jest po prostu natura. Dawałem ten przykład wiele razy. Jak stoisz w kolejce i czekasz na coś bardzo długo, i zauważasz w pewnym momencie, że w sumie ta kolejka będzie trwała jeszcze bardzo długo i to się nie opłaca, i to by błąd, i racjonalnie myślisz sobie, nie chcę zmarnować więcej czasu, idę stąd, to twoje ego powie ci nie, ja nie popełniam błędów. Nie. To nie był błąd. Zainwestowałem tyle czasu, to teraz będę czekał. Bo twojego zainwestowało. Czekałeś w tej kolejce długo i to jego tą rzecz ceni bardziej teraz. I cię ściska tak. Nie, zostań tu i czekaj. Wyczekaj jeszcze. Nie pójdzie na marne to czekanie. Tak działa marketing. Pewne firmy stwarzają takie sytuacje, gdzie Powiedzmy, że interesujesz się pewnym produktem i sprawdzałeś, i nagle pojawia się ten produkt, i tak myślałeś o tym, i pojawia się, jest jakaś duża zniżka, i pokazuje ci, że jest dostępna jedna sztuka albo dwie sztuki tylko, i przez 24 godziny tylko jest ta zniżka, i musisz szybko, to zauważasz wewnątrz siebie taki ścisk, jak Twojego, tak nagle, nagle ta rzecz staje się bardziej wartościowa dla Twojego ego, i czujesz ten ścisk Twojego ego. Pewne firmy uderzają centralnie tylko i wyłącznie w Twoje ego. Dla zysku, w sumie. Teraz Ty. Nie będziesz to robiła z takiego miejsca dla zysku, dla zysku, dla zysku. Czasami, jak jesteś na wyższym poziomie świadomości, to chcesz dać. Chcesz dać i masz sporo dodania. Ja zawsze tak miałem, że miałem bardzo dużo dodania. I zauważyłem, że jak daję i daję i daję, to nie mogę dać. W sensie chciałbym, żeby ktoś przyjął więcej i ten człowiek nie przyjmuje. Bo ego tego człowieka nie ceni tego, co daje. Więc nauczyłem no, się tak przez różne trudności, to że muszę, muszę, żeby, żeby ta osoba otrzymała ode mnie więcej. Ja muszę się wycofać, nie dawać, stworzyć sytuację, żeby ta osoba zainwestowała trochę. Żeby ego tej osoby ceniło bardziej to, co ja mam do dania. Żebym później mógł dać, żeby ta osoba to przyjęła, bo ego to ceni. I jeżeli jesteś wrażliwą, taką duszyczką, dobrą jeszcze masz jakieś tramy związane z poczuciem wartości, z niskim poczuciem wartości, to będzie ci trudno przyjąć i musisz się tego nauczyć. Jak się wycofujesz to musisz siedzieć i czekać, aż ktoś się wychyli i się namęczy trochę o ciebie. I musisz się patrzeć na to, jak ktoś daje Ci dużo. Pewnym ludziom to wychodzi bardzo łatwo. Pewni ludzie powinni nie przyjmować, tylko dawać więcej. Ale pewni ludzie mają problem z tym, z takim niskim poczuciem wartości, że jak ktoś im daje dużo, to czują się, że muszą im dać od razu, że za dużo, za dużo dostaje. Wtedy dobrze jest oswoić się i siedzieć i przyjmować więcej. I wyjdzie, wycieknie twoja trauma. Jak ktoś ci daje, a masz niskie poczucie wartości, ci daje dużo, to w pewnym momencie zaczniesz się czuć tak, że a nie zasługuję, nie zasługuję i zacznie wychodzić na powierzchnię ta trauma, że ja nie zasługuję, i poczujesz się niekomfortowo, i może się wzruszysz, że dostajesz tak dużo, i pozwól temu wyjść, i przetwórz te emocje, i sieć, i przyjmuj, i przetwarzaj to, żeby się oswoić z tym. Przyjdzie twoja kolejna dawanie. Więc bardzo ważne jest, żebyś stworzyła pewne okoliczności, gdzie ktoś zainwestuje w ciebie po to, żeby mógł przyjąć ciebie też bardziej. Czasami dosłownie używasz taktyki marketingu, żeby dać więcej. Tak działa marketing z wysokiej świadomości. Są pewni ludzie, którzy tworzą takie produkty, usługi, gdzie jest ogromna wartość i oni muszą użyć pewne taktyki takie, które wyglądają brzydko, tak gołym okiem dla ego. Żeby móc dać to, co stworzyli. Pewni ludzie nie chcą zysku i zysku, nie chcą dla siebie. Chcą dać i muszą użyć to, co wygląda tak brzydko. Marketing i takie taktyki dla ego, żeby móc dać, żeby człowiek przyjął to. Potraktuj to w taki sposób. Poznajesz mężczyznę, podoba ci się mężczyzna. Ten mężczyzna ma psa. Ten pies symbolizuje jego ego, jego zwierzaka, jego jaszczurkę. Fajnie będzie, gdy ten mężczyzna cię polubi. Fajnie będzie, gdy ten mężczyzna będzie cię cenił. Ten mężczyzna, powiedzmy, ceni cię. Ale będzie jeszcze lepiej, gdy ten pies jego będzie cię cenił. Więc dobrze jest podjąć pewne decyzje dla tego psa, żeby ten pies cenił cię też. Bo jak wejdziesz w związek z pewnym mężczyzną, to będziesz miała związek z ego tego człowieka. Ten człowiek, to nie jest tylko dusza. Ten człowiek będzie w przepływie w pewnych momentach. Będzie w takim flow, połączony z Bogiem. Bóg będzie go kierował poza ego. Będzie taki czysty, taki naturalny, taki prawdziwy. Ale nie będzie tak cały dzień. Nie będzie tak cały czas. I może w tym stanie, gdzie jest we flow, ten mężczyzna to Cię ceni i widzi, widzi Ciebie, nie? Ale bardzo ważne będzie, gdy. Jego ego też będzie Cię ceniło, bo ten człowiek będzie w ego w wielu momentach w ciągu dnia. Więc masz kontakt z ludźmi, musisz działać też w kierunku Ego. To brzmi tak brutalnie i tak, tak nieduchowo, ale to jest część życia. To jest natura. Nie możemy usunąć zrównania zwierzaka, nie możemy usunąć zrównania natury takiej zwierzęcej, materialnego świata. Więc masz tutaj taki powód, żeby rzeczywiście się wycofać, żeby rzeczywiście grać niedostępną, żeby móc dać więcej tej osobie czasami i żeby ego tego człowieka cię ceniło bardziej. To jest jedna rzecz. Idźmy trochę dalej. Ty mówisz, i wiele ludzi tak mówi. Ja chcę, żeby było to naturalne. Ja nie chcę grać w jakieś gry, nie chcę grać niedostępną i czekać, i nie pisać, i nie odzywać się, i tak czekać i używać takie taktyki, żeby to działało, ja nie ja chcę, żeby naturalnie wychodziły rzeczy. Dlatego, jak jestem zainteresowana, to chcę powiedzieć, to, co czuję. Jeżeli ty jesteś zainteresowana kimś bardzo, i czujesz wewnątrz siebie, w swoim ciele takie różne emocje, że chciałabyś mu pokazać i że jesteś zainteresowana, bo bardzo ci się podoba, bo coś chcesz, nie? Coś chcesz. Chcesz związek, chcesz, żeby coś było, chcesz poznać tą osobę lepiej, chcesz coś, coś chcesz, nie? I te emocje, które czujesz w ciele, to jest ego, to jest twój organizm, chce, będzie miło. Widzę w tym mężczyźnie taki potencjał, albo to symbolizuje ten mężczyzna, symbolizuje to, że nie będę sama i nie będę musiała. Pewne rzeczy robić i nie będzie mi źle, i nie będę samotna. Coś symbolizuje, może zatka jakieś Twoje traumy, jakieś Twoje braki. I czujesz w ciele taką mocną chęć. I ta chęć sprawia, że masz ochotę mu powiedzieć, żeby ruszyło, żeby się podziało. To nie jest naturalne. To jest Twoje ego. To jest za dużo ego. To nie jest naturalne. To jest przechylenie się w stronę Ego za bardzo. Za bardzo w Ego siedzisz. To nie jest naturalne. Naturalne będzie, gdy ty, jako osoba, jako kobieta, będziesz w takiej fajnej równowadze między ego i tym, co ty chcesz, i tym, co chcesz zyskać, i tym, co będzie miłe i przyjemne, i emocje. Równowaga między tym, a odpuszczaniem, a duszą, a sercem. Więc to, co możesz zrobić, i to nie będzie żaden trik, i żadna taktyka. To, co może zrobić, żeby być bardziej prawdziwa, żeby rzeczy wychodziły naturalnie, to jest to. Pokaż mu, że jesteś zainteresowana i w tego. Twojego chce i coś widzi w tym i coś może zyskasz, i coś będzie ci fajnie, będzie ci milej. Coś widzisz w tym. Pokaż mu przez chwilę swoje zainteresowanie i później nie wycofuj się i nie graj niedostępną. Po prostu idź do domu. I odpuść tego mężczyznę i wszystko to co symbolizuje ten mężczyzna. I jak mówię, odpuść, a ja nie mówię tutaj, że to jest jakiś trik. To nie jest żaden trik. Odpuść naprawdę. Dosłownie. Możesz sobie zrobić nawet medytację. Siedzisz i wyobrażasz sobie, co symbolizuje ten mężczyzna, bo może nie chodzi o tego mężczyznę, tylko może chodzi o to co on symbolizuje. Wyobraź sobie, jak fajnie mogło być, co potrzebujesz, jak mógłby zapewnić twoje potrzeby, jak miło by było, jak fajnie by ci się żyło. Wyobraź sobie w medytacji, że zostawiasz to, tracisz to, odpuszczasz to całkowicie, oddajesz się Bogu. To jest odpuszczanie, oddajesz się Bogu. Mówisz, Boże, Ty mi dasz to, co Ty mi dasz, to, co uważasz, Ty mnie nakierujesz, Oddaję się Tobie. Nie mówię, że będziesz tak funkcjonowała cały dzień, cały czas, ale idź do domu i odpuść to. Odpuść, odpuść to, co ego sprawia, że chcesz. I jak odpuścisz to naprawdę, to poczujesz emocje. Nie, można, nie możesz szukać systemu tutaj. Będziesz wiedziała, że odpuściłaś, bo poczujesz rzeczy. Poczujesz może żałobę, może poczujesz stratę, że tracisz to. Może przejdzie ci, przejdą przez ciebie te emocje, że. Jeżeli Bóg zdecyduje, że ja będę samotna do końca swojego życia i nigdy nie dostanę żadnej ulgi na te rzeczy, które czuję negatywne wewnątrz siebie, to niech tak będzie. Jeżeli Bóg tak zdecyduje, to niech tak będzie. I przejdzie, prześ, przejdą przez ciebie emocje, że może będziesz sama do końca życia i nigdy nie dostaniesz tej ulgi, i nigdy tego nie będzie. I przetwarzasz naprawdę te emocje. Prze, przechodzisz przez to. I nie możesz tego. To nie jest trik. To przeżyjesz to naprawdę i poczujesz to. Poczujesz tą stratę, może. Odpuszczasz, oddajesz. I może nie chodzi nawet o tego mężczyznę, chodzi o twoje traumy, może wyciekną. Zmieniasz swoją energię teraz i się balansujesz. Utrzymujesz równowagę między ego i odpuszczaniem, jak robisz to regularnie. I przez to, że odpuszczasz naprawdę w domu zostawiasz rzeczy, tracisz rzeczy, odpuszczasz i przeżywasz wszystkie te emocje. I Później wiedziesz znowu wego. Później znowu odpuścisz. Później wiedziesz znowu wego. To wytwarza się taka równowaga. I wtedy, gdy wejdziesz wego, to nie będziesz taka spięta. Bo jak nie wyjdzie, to ty już wcześniej przeżyłaś tą stratę. Nie przeszkadza ci to. Jak wyjdziesz trochę wego, to wyjdzie lepiej. Ale trzeba utrzymywać tę równowagę, i to jest Twoja robota, to nie jest kwestia tego mężczyzny i tego, kim on jest i co tam. Chodzi o Ciebie, o Twoją równowagę. Rzeczy wyjdą same bardzo fajnie, jak Ty jesteś w takiej równowadze między ego a odpuszczaniem. Idźmy trochę dalej. Dobrze jest patrzeć się na relacje, na związki, na ciebie i tego mężczyznę, który ci się podoba, jako osobny organizm. Ok? Jak masz związek z pewną osobą, to razem tworzycie taki osobny organizm. Ty jesteś organizmem, ty jesteś życiem sam w sobie, ten człowiek jest życiem sam w sobie, a razem tworzycie coś trzeciego. To jest osobna rzecz. Ty i ta osoba razem to jest osobna rzecz. Ty, żebyś żył, musisz wibrować. Wibrujesz cały czas. Wszystko wibruje. Jeżeli ty nie wibrujesz, to nie żyjesz prawdopodobnie. Baza tutaj, twoje serce. Skurcz, rozkurcz. bije cały czas. Wibrujesz założenia. Każda Twoja komórka tam rusza się, przeskakuje, wibruje na poziomie atomowym, migasz, rusza się wszystko. Cały czas rzeczy przeskakują. Nie ma jedna strona, nie ma także jedna strona. Wszystko cały czas się rusza. Tylko tak może istnieć życie. Więc jak. Jesteś ty i pewna osoba razem tworzycie pewien osobny organizm, powiedzmy, który żyje. A żeby żył, to musi być w tym organizmie ruch, musi przeskakiwać coś. Nie może być w jedną stronę, nie może być w drugą stronę, nie może być za wolno, musi się ruszać jakoś. Czasami jest wolniej, czasami szybciej, ale musi się ruszać. Więc ty i pewien mężczyzna, żeby żyła ta relacja, to musi się ruszać. Czyli dosłownie ty będziesz musiała zrobić to, co lubisz, i też trochę tego, czego nie lubisz. Będziesz musiała ruszyć się do przodu i będziesz musiała się też wycofać. Ten mężczyzna będzie musiał się ruszyć do przodu i będzie musiał się wycofać. Może ty nie chcesz się wycofać, ale musi się wycofać, bo musi być popychanie. To jest jak seks. Nie możesz ruszyć się w jednym kierunku i zostać i zostać taki, czekać. Musi, muszą rzeczy się ruszać. Wszystko musi się ruszać. Wszystko wibruje. W pewnym sensie cały wszechświat to jest jeden wielki orgazm. Wszystko pulsuje. Cały czas są skurcze. Przez skurcz powstałeś. Przez skurcze wyszedłeś na ten świat. Sam jesteś skurczem, skurcza się, skurcz, rozkurcz, skurcz, rozkurcz, Cał wibrujesz, spotykasz się z innym, wibrujecie razem, tworzycie kolejną wibrację i wszystko, wszystko wibruje, wszędzie. Ty i pewien człowiek razem tworzycie pewien organizm i on musi wibrować. Więc w związku, w relacji będziesz musiała zrobić też to, czego nie chcesz czasami, to, co ci nie pasuje za bardzo. Musi się rzecz przechylić w jedną stronę i musi się w drugą. Ty lubisz w jedną stronę. To fajne, to miłe, to przyjemne. To zawsze jest fajne, chcemy iść tam. Ale nie ma opcji. Coś, cokolwiek nie może żyć, jeżeli nie pójdzie w drugą stronę i nie będzie się ruszało. I teraz uwaga: to ujawnia dużo o życiu. Popatrz się na życie. Nie możesz mieć jedną rzecz, nie możesz się przechylić w jedną stronę. Nie możesz czuć bezpieczeństwa tylko. Nie możesz czuć siły tylko. To nie jest możliwe. Wszechświat nie ukara cię, ale pokaże ci, że to nie działa. Jak też jedną rzecz, tą przyjemną, to wszechświat ci pokaże za każdym razem, że to kończy się tragedią. Jak też tylko jedną rzecz. Dosłownie, to co chcesz ty, to jest to, czego nie chcesz. Jednocześnie. Nie ma bez przeskakiwania. Ty chcesz pewną rzecz. Na drodze zobaczysz, że musisz zrobić dokładnie to, czego bardzo nie chcesz. Żebyś miał to, co bardzo chcesz, to zobaczysz, zamontowane do tego jest to, czego nie chcesz. I będziesz musiał przeskakiwać. Będziesz musiał doświadczyć to, czego nie chcesz, i później to, co chcesz, to czego nie chcesz, to, co chcesz. Co musisz zrobić, żebyś się czuł bezpieczny? Musisz ogarniać coraz więcej więcej małych niebezpieczeństw. Musisz się poczuć zagrożony regularnie, żeby się czuł bezpieczniej. Paradoks. Żebyś się czuł bezpiecznie, musisz się czuć niebezpiecznie. Wyobraź sobie, jakbyś się przechylił w jedną stronę. Chcę się czuć tylko bezpiecznie. Każde zagrożenie, każde poczucie niebezpieczeństwa usunę. Ja będę się czuł tylko bezpiecznie, zaczniesz się zabudowywać. Oto jest niebezpieczne, nie doświadczy tego. Oto jest niebezpieczne, nie doświadczy tego. Oto jest zagrożenie, nie doświadczy tego. I zaczniesz się zabudowywać. I zaczniesz widzieć, że stajesz się coraz bardziej, bardziej, bardziej wrażliwy na mniejsze zagrożenia. Ale przez to, że nie chcesz ich, nie chcesz ich ogarnąć, to będziesz się zabudowywał bardziej w bezpieczeństwo i będziesz stawał się coraz bardziej, 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 bardziej wrażliwy na jeszcze mniejsze zagrożenia. Do punktu, gdzie będziesz się czuł zagrożony wszystkim. Widzisz, jak to się kończy? Jak chcesz tylko bezpieczeństwo? Dosłownie, chcesz bezpieczeństwo, musisz ogarnąć niebezpieczeństwo. Musisz doświadczyć niebezpieczeństwo. Paradoks w pewnym sensie, ale musi przeskakiwać. I jak samemu ogarniesz jakieś niebezpieczeństwo, jakieś zagrożenie, ogarniesz trochę większe, ogarniesz trochę większe, to doświadczysz większe poczucie bezpieczeństwa z czasem. To jest razem. <laughs> Nie możesz usunąć. Ja, jak idę ćwiczyć, to ja dosłownie. <laughs> Chcę się doprowadzić do punktu, gdzie jestem słaby. Żebym być silniejszy, to muszę doświadczyć więcej słabości. Muszę dochodzić do punktu, gdzie już wysiadam i nie, nie wytrzymuję, do granic. I czuć się słaby, żeby być silniejszy. Żeby być silny, muszę poczuć słabość. Żeby poczuć siłę, to muszę poczuć słabość. Tak, nie ma ucieczki od tego. I teraz uwaga. Nie możesz się obudzić rano i myśleć sobie, że będziesz żył sobie przez cały dzień i funkcjonował w taki sposób, że wszystko płynie. I nie ma spięcia, i nie musisz się do niczego zmusić, i nie musisz się spiąć, wszystko płynie tak naturalnie samo. To nie istnieje. Nie możesz doświadczyć tylko to fajne. To w naturze nie istnieje. Nie będziesz ukarany ale pokaże ci brutalnie wszechświat i natura, i Bóg w pewnym sensie, że to nie działa. W ciągu dnia będziesz musiał doświadczyć rzeczy, które nie chcesz. I możesz się przechylić w jedną stronę. Jeszcze raz, nie możesz się przechylić w jedną stronę. Będziesz musiał w ciągu dnia doświadczyć rzeczy, które nie chcesz. Im chętniej to zrobisz, im wcześniej to zrobisz, im chętniej pójdziesz, tym fajniej ci będzie. Ale to będzie. To nieprzyjemne będzie. Nie patrzcie na Instagramy i na tych ludzi, którzy mówią, nie zmuszaj się do niczego. Pozwól, żeby to wychodziło wszystko naturalnie. Same głupoty, bajki. I może, może masz takie nastawienie, że czekasz na ten moment, gdzie wszystko będzie płynęło. Nie, natura tak nie funkcjonuje. Czasami będziesz musiał wziąć się zabety. Potargać dosłownie, tak, ale nie, ale, ale nie mogę, tak, nie, nie mogę. Czasami ja mam tak, że zaczynam łyma, chowa oddychanie, i tak aż czuję, że już z tym zmęczony, jeszcze nie zacząłem oddychać, i czuję, że płuca są takie zmęczone, to takie oddychanie jest takie męczące. Nie mogę. Zmuszam się. Nie zawsze muszę się zmuszać, ale żebym ja się czuł lepiej, to ja muszę się zmuszyć. I wiem, że nie ma opcji. Nie, 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 nie przyjdzie moment, gdzie wszystko to, co jest dobre i przynosi mi fajne efekty, wyjdzie mi tak naturalnie, łatwo. Często kobiety tak mówią, nie? Mówią: Nie spinaj się, nie zmuszaj się do niczego, pozwól, żeby wychodziło to naturalnie. I wiele razy mają rację, bo czasami przesadzamy z takim spinaniem się i zmuszaniem się za bardzo to jest przechylenie się za bardzo w ego, powiedzmy za bardzo chcę, za bardzo nie? Czasami mają rację. Ale to nie jest absolutne. Nie można się przechylić w tą jedną stronę, że ogólnie całkowicie po prostu odpuszczaj i nie zmuszaj się do niczego. To, to, nie, to nie istnieje. Rzeczy muszą przeskakiwać. Będziesz musiał przeskoczyć w tą stronę, która ci nie podoba. Będziesz musiał to zrobić, i jak zrobisz to samemu, to będzie lepiej. Będzie dużo, dużo, dużo lepiej. Więc w relacji, jeżeli relacja żyje, to jest powód. Jeżeli ten mężczyzna nie popycha cię w ogóle, nie, nie sięga do ciebie, gdy ty się wycofujesz, i później on trochę się wycofuje, i ty trochę sięgniesz, jeżeli nie ma tego w relacji, to ta relacja nie żyje. A jak żyje i ten mężczyzna się przechyla, i ty przechylasz się. I zrobisz to, czego nie chcesz, tylko i wycofasz się. Nie chcesz, nie? Ale wycofasz się i ten mężczyzna sięgnie. Ten mężczyzna może też nie chce się wycofać, ale się wycofa i ty sięgniesz. Jeżeli to rzeczywiście żyje, to jest powód. Zawsze jest powód. Ale nie możesz się przyczepiać do tego, że ta relacja, ten, ten związek, ten mężczyzna, który mi się podoba, to musi być związek, musi być tak, jak z twojego sobie stworzyło tą historię. Musisz być w stanie odpuszczać. Jeżeli to nie działa, jeżeli widzisz, że nie działa, jeżeli, jeżeli... <laughs> widzisz, że nie jest tak, jak sobie wyobrażałaś, nie możesz się tego przyczepiać. I nie przyczepisz się, jeżeli sama trzymasz równowagę i regularnie odpuszczasz. To, co bardzo chcesz, odpuszczasz to regularnie. I to jest, możesz robić medytację dosłownie. Możesz medytować. I nie ma tutaj nic do ukrywania: nic nie ukrywasz. Nic nie ukrywasz. Nie ma żadnej taktyki, to nie jest żaden trik. Ty po prostu byłaś wego przez chwilę, zdrowo przez chwilę, nie? Byłaś jego i sięgałaś i chciałaś coś i pokazałaś, że jesteś zainteresowana na przykład. Fajnie, i chcesz, i zadziałałaś dla jaszczurki, i zrobiłaś pewne rzeczy. Fajnie, i później musisz odpuścić. Idziesz do domu odpuścić. I ty odpuszczasz praktycznie traumy. Ty odpuszczasz rzeczy takie emocje, pragnienia pewne nadmierne takie powiązane z traumami, jak odpuszczasz te pragnienia, to wychodzą traumy, i przetwarzasz. I to jest twoja po prostu wewnętrzna praca, ty nie używasz żadnego triku. Jeżeli ty pójdziesz do domu i będziesz siedziała i czekała, i nie pisała specjalnie tak, żeby to zadziałało, to to jest taktyka. To, to jest siedzisz nadal wego. I nie utrzymujesz fajnej równowagi teraz. Jeżeli ktoś pokazuje, że jest zainteresowany, idzie do domu i czeka, i specjalnie, i to jest taka taktyka, to ten człowiek siedzi za bardzo ego i się przechylił w jedną stronę, to nie przyniesie fajnych efektów. I nawet jak przyniesie efekty i będzie coś, to nie będzie ten związek, który chciałabyś. Ten związek, który chciałabyś, wyjdzie naturalnie, a naturalnie będzie, jak ty będziesz naturalny, jak ty będziesz miała naturalną taką równowagę między ego a odpuszczaniem. Jak ma być, jak natura się tak złoży, bo ty nie decydujesz, że coś wyjdzie. Ty nie decydujesz, że coś wyjdzie. Natura zadecyduje, dużo czynników wchodzi w grę. Jeżeli organizm żyje, to jest jakiś powód, i może to być lekcja, może to być to, że będziesz odrzucona, może to będzie to, że ty odrzucisz, bo coś ci nie spasuje. Cokolwiek będzie, to przyjmiesz to na klatę po prostu i nie, nie byś się spinała bardzo, bo regularnie odpuszczasz.